Siemanko, tu RetroBurger. Dzisiaj gramy na automatach arcade i pokażę wam Spidermana, jak wygląda. Bijatyka chodzona. Spider-Man. Brawo, tutaj mamy do wyboru Half-K, Spider-Man, Black Cat, Submarine. Weźmiemy sobie kociaka. Spider sense tingling, signaling danger. Trouble up ahead. I mamy pierwszy level. Tu możemy rozwalać budynki. Tu mamy taki skok. Można. Ale śmiesznie piszczą. I montujemy gości kociakiem. Nawet fajna gierka. Tylko powiem wam, to nasze energię tam zrobili w systemie liczbowym, mogli zrobić w systemie skali. Lepiej by to wyglądało przejrzyściej. A o dwa naraz to mamy tej bata takiego. Chodź tu. No, jest pierwszy boss, Skorpion. O, tam jest Venom. Dwóch jest, Venom się pojawił. Zaraz mnie pokona. Już mnie pokonał. Spider-Man! Spider-Man! Black Cat. Chodź tu, Venom. To on jeszcze żyje? Nie. Zamienił się w wielkiego Venoma. No i fajne jest to, że tu jest inna rozgrywka teraz. Z takiej dalszej perspektywy. I ładujemy. O, mamy tu Venoma znowu. Trzeba uciekać przed nim. Gonimy go. Jeszcze żyje. Thank you.
not going on. Dobra, a teraz przyleciał jakiś samolot. I zawiózł nas tutaj i no i tutaj zmieni się z powrotem perspektywa. Fajna gierka, nawet grywalna. Aż dostałem po nogach. Dobra, może teraz Spidermana weźmiemy. O, mamy tu tego Kingpina i Venoma. A Spider-Man cienki jest. Powiem wam, lepiej się grało tym kotem niż czarnym Black Cat. No, Venom już chyba nie wstanie. I mamy już drugi etap. Wielki brat Kingpin. O, tu mamy goblina. A, musimy blisko podejść i wtedy on nim rzuca. Dawać grubasa. I z sieci go. Tak jest, jedziemy dalej. O, tutaj mamy na szczęście energię. Ten dwa naraz to ma sieć. Ty grubasie. Ale powiem wam, że to jest bez sensu, że tracimy energię. Weźmiemy sobie kota z powrotem. Z upływem czasu tracimy energię, to jest głupie. To jest ten jaszczur. Dawaj jaszczura.
I zbata go. Dobra, jaszczur nie żyje. O, i teraz perspektywa się zmieniła. O kurczę. Ale jak chcę teraz tam wyskoczyć po tą energię? Tu strzela do nas jakieś coś gówno. Dobra, jak chcę zejść tam z powrotem, nie da się. Ale tu na szczęście mamy energię, tu też. Tu pójdziemy po energię. A, spadło mi na łeb. Do góry. No, spadło na łeb. Oj, tu pokazuje mi w dół, żeby iść. To idziemy w dół. Tego chlas. Teraz w tą stronę nam pokazuje. Strzela z jakiegoś pistoleta. O, razi nas prądem. O, jest tu elektro. Rażący prądem. Zabił mnie. To trzeba przeskakiwać. Dobra, po chłopie. Idziemy za strzałką tu. Tu jest taka duża energia. Teraz na dół pokazuje. No fajne, że to pokazuje, gdzie mamy iść. Także gra jest przejrzysta tutaj w środku jakiegoś statku. Gra ciekawa. Dwie opcje rozgrywki. O, ile tu jest? O, a ta, tak jest. I zlaczka w ryja. Tak jest. To się rozwala, tak. O, ty grubasie. Jedziemy z grubasem, tu nas zabiją już. Black cat.
No, kredytów trochę idzie, jak to na arcade'ówkach, które musiały kasę czekać. Teraz mamy zielonego goblina. Ale on cieniutki jest. O nie, teraz będzie leciał i rzucał. Dawać go. Tak jest. Chodź. No i trzeba go tak, niestety, po trochu. O, przejeżdża mnie nawet. Tego się nie da z fejczyka. Chyba to tak, kurczę, ucieka mi cały czas. Dostał. Jak się śmieje, to znaczy, że będzie przejeżdżał cię. O, dwa razy dostał. To będzie trzy razy. Zaraz będzie po chłopie. Ale jeszcze walczy. Teraz ty już chodzi, to można go spokojnie tu montować. I po chłopie. Kociak jest. Tu cała drużyna. Bo jakieś kasyno, o. Są jacyś gangsterzy. Grubas. Pejczyk nam oczywiście zabiera energię. Tutaj mamy skorpiona jeszcze raz. No, pejczyka.
Dawać go, może się jeszcze uda na tym kredycie. Tak jest, po chłopie. Zmiana rozgrywki. Tu trzeba nam pokazuje w tą stronę. Dobra, schylamy się, bo strzela. No popie. O, tutaj jest Doktor Octopus. To jest ten z tymi ramionami. Ale on nic nie robi, tylko sieje tymi ramionami. Przydałoby się tam na dół zejść po tę energię. Ale się chyba nie da. O, tu mamy Kingpina chyba. A, jak mu kapelusz spadł. No fajne detale dopracowane. Całkiem sympatyczna bijatyka. Tylko gdzie teraz chyba tu się rozwalić? I grubasy. Kurde, ile tych grubasów jest? Kingpin. Ale z bańki napierdziela. Skurczyk. Ale jak już bata. Leci aż się ziemia trzęsie. Teraz Sandman, ten piaskowy. Teraz go można lać. Dobra, nie będziemy całej gry przechodzić. Mamy jeszcze tu oprócz tego jeden kredyt, to akurat. I kończymy filma dzisiejszego.
Uuu, jak mi chyba sobie. Ten Sandman jest dobry. Aż. I po chłopie. Tu trzeba do góry. I tak ich las. Ale tu nam pokazuje dalej do góry, no to idziemy. I zbuta go. Teraz na samolocie Hobgoblin. No i jak ja go mam? A tak, normalnie. Ciężko go trafić, bo on rzuca. Jeszcze strzelają do mnie te działka. Dobra, nabijemy jeszcze jednego kredyta. No chodź tu, na jednego strzała jest. Mamy to po chłopie. A tu jeszcze Kingpin jest. Ha, jak się wkurza, jak się drze. A, gruby też szaleje. Przejdziemy jeszcze tego Kingpina. O, ładuje mnie z grzywy. O, jest po chłopie. Co to jest? Mamy to. Final chapter. Doomsday. A to może zagramy do końca, będzie long play. Spider-Man.
Osobiście pamiętam tą gierkę. Za młodu była w wozie trzymały. Także tam między innymi był Final Fight, Golden Axe. Mortal Kombat. Mortal Kombat 2 bodajże. Znowu mamy tu jaszczura. Jaszczur to był ten doktor Connors, co się zamienił w jaszczura. Patrz, nawet gryzie skurczywy. Teraz tędy idziemy. To trzeba zabić. To trzeba zlikwidować. A no, skosił mnie. Powinno się dać na dół schodzić, ale gra jest tak zrobiona, że... ...że nie da się. Ale idziemy górą. Do góry się da, natomiast na dół to... ...nie da się zejść. Muzyczka też całkiem fajna jest. No i ciekawe, co tu będzie. Do jakiegoś zamku. Tu jakieś miny są. O, wiedziałem, że wybuchnie. A na nich nie wybuchają. I bucior. Myszy. Kot to powinien łapać. Myszy powinna łapać. Po grubasa. Jeszcze jeden grubas. Wow. O, już czterech się wzięło. Dawaj z bata. O, zabili mnie. A grubasy są dobre.
zobaczymy. O, wybuchnie mi energia. A, jednak wpadłem. Tu mamy goblina znowu. No mogli dać jakiś postarać się bardziej o nowych przeciwników, a nie co chwilę tych samych. Przecież ze Spidermana był jeszcze Carnage. Mogli dać Carnage'a. Ale sieje, ale ładuje tymi bombami. No i znowu będzie mnie tak wkurzał i latał. Aż, trudno go trafić. No chodź tu. No chodź tu. Tak trzeba w miejscu skakać. No. Teraz uważać trzeba, bo o właśnie. On atakuje. No chodź tu. Ach, to trzeba dobrze wyczuć. Spider-Man. Jest, i teraz tu mu trzeba dopierdzielić. To już będzie proste. Ale to jeszcze nie koniec gry. O, energia na szczęście jest. Jeszcze te małpiszony. Wyglądają jak ci z planety Mał. A może to są? O, jeszcze Sandman jest. O, Sandman mnie. Spider-Man, Black Cat. Chodź tu, Sandman. Aż skurczyłek, dobry jest.
O chłopie. Co tutaj mam? Rycerza się da rozwalić? Nie, zbroję. Konia. A tego to nie znam, jakiś Doktor Doom. Jak biega skurczybyk się teleportuje. I dostał z bacika na koniec. Jeszcze żyje? O, wybuchnął. Łeb mu się rozpierdzieli. Ale to jeszcze, panowie, nie koniec. Jedziemy dalej. Spider-Man, Black Cat. O, tu trzeba uważać na te ziejące krowy. Wy. Da się to zabić chyba. Czy nie? Da się zabić. Tu powinno się jeszcze do góry tym... bacikiem strzelać do góry, a nie tylko w przód albo w tył. Aż bomby nas zabijają. Zdążę? Zdążyłem. No i co tu zrobić z tymi bombami? Aż zabiło mnie, a tam była energia. No da się to przeskoczyć. Będzie zmiana perspektywy. Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Teraz będzie. Nie, nie będzie. Dalej jestem Doktor Doom. Ale depta nas tym swoim pojazdem. Spider-Man.
i przejechał mnie. Black Cat. No jakby było do góry, to by było prostsze. Ho, 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 jak święty Mikołaj. To chłopie? Nie, jeszcze chyba nie. Jeszcze żyje. Nie, uciekł. Jeszcze mu trzeba dopierdzielić. A masz zbacika. I zbacika. Nie da się zbacika? Da się. Zabił mnie. Spider-Man. Jeszcze wali jakimś promieniem. Black Cat. I zbacika go! I po chłopie! I wybuch! O, i Venom pewnie na koniec! O, dwa Venomy? Trzy Venomy! Tylko który jest prawdziwy? Ten chyba nie. Ten jest prawdziwy. Spider-Man, Black Cat. Ten jest prawdziwy. O chłopie. I mamy to, panowie. Mamy long playa. Mamy long playa Spider-Mana na automaty arcade. Zamek spalony. Bitwa się zakończyła.
O, tu mamy wszystkich bossów. I the end. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Do następnego razu. Dzięki, trzymajcie się, cześć.